Już od samego początku było założenie, że w tym kompleksie musi się znaleźć taka przestrzeń, w której będzie mogła się spotykać lokalna społeczność, przestrzeń kulturalna, przestrzeń, która oczywiście nie będzie miała rynkowego czynszu. I właśnie partnerem do zorganizowania takiej fajnej przestrzeni jest dzisiaj Biblioteka Raczyńskich. Wydaje mi się, że liczba czytelników na Ogniku była już maksymalną tą liczbą, którą byliśmy w stanie ze względów technicznych, organizacyjnych przyjąć. Tutaj mamy dwa razy więcej miejsca. Chcielibyśmy, żeby było dwa razy więcej czytelników. I Ognik, i Świt mieszczą się na pierwszym piętrze, tylko że tutaj mamy windę. A zatem wszyscy, którzy chcą do tej chwili wejść będą mogli. Jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, co zawsze daje możliwość takiego komfortu korzystania z tych przestrzeni. Mamy dary, sporo darów od czytelników, które zamierzamy tu wprowadzić, no bo tu mamy miejsce już na regałach, żeby one się zmieściły. Tam tego miejsca nie było, ale te zasoby od naszych czytelników cały czas są i one na pewno zasilą nasz księgozbiór. Mamy około 19 tysięcy książek dla dorosłych i około 13 tysięcy dla dzieci. To jest całość naszego księgozbioru. Oprócz tego mamy 2 tysiące filmów dla dorosłych i około 1000 filmów dla dzieci. Mamy też audiobooki po 500 na każdym z działów, ale myślę, że tutaj te audiobooki to jest coś, co będzie się nam bardzo szybko rozrastało. Audiobooki to jest coś, w co będziemy inwestować, będziemy je po prostu gromadzić w większej ilości.